Cześć moi drodzy, witam Was i zapraszam na vloga. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój dzień z tego wyjazdu, na którym tu jestem już od prawie 3 tygodni. No, kto oglądał ostatnie filmy, to wie, że nagrywałam na dworze, jeden film też za tą firanką. I jestem, jak już mówiłam, na wsi. Tutaj mamy domek po mojej babci. Moi rodzice tutaj spędzają całą wiosnę, lato i początek jesieni. No i ja do 18 przyjeżdżałam tutaj na wszystkie wakacje swoje. I w tym roku uznałam, że chciałabym tutaj spędzić trochę więcej niż 3 dni i spędzić czas i tutaj, po pierwsze, żeby poczuć trochę taki, wiecie, klimat wakacji z dzieciństwa, no i też z rodzicami po prostu, żeby ten czas spędzić, znowu powiem, niech tak będzie, spędzić czas z rodzicami też, więc ostatecznie koniec końców będę tu 3 tygodnie równo, bo już liczyłam, że wyjdzie to 21 dni, nie 22, no to troszeczkę ponad. Ale to fajnie, cieszę się, że chociaż tyle się udało, miałam nadzieję, że będzie trochę dłużej, ale 3 tygodnie też jest spoko. No i tak, dzisiaj pokażę Wam tak mniej więcej, jak mój dzień tutaj wygląda. Dla Was może jako ciekawostka, a dla mnie jako pamiątka, żeby po prostu móc sobie wspominać, jak ten dzień tutaj się mniej więcej prezentował, pokażę Wam jakieś ładne miejsca i w ogóle no, wszystko, co mnie tutaj otacza i mniej więcej jak wygląda moja codzienność tu. Także zapraszam Was do oglądania. Ja już jestem, jak widzicie, dosyć solidnie opalona, bo 3 tygodnie tu byłam i przez pierwszych, nie wiem, 2-3 dni była ładna pogoda. Później padał deszcz chyba z 1,5 tygodnia, jak nie dłużej. No i teraz znowu jest ładnie, więc udało się troszeczkę opalić. No i tak jak Wam mówiłam, już się opaliłam, więc ja teraz bez makijażu czuję się dużo lepiej, bo no jak oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że ja jak jestem zupełnie tutaj blada na buzi, to mam takie brązowe tutaj kółka dookoła oczu. No i no widać to bardzo, to kontrastuje, tak, te ciemne obwódki, a tutaj blada twarz. A teraz jak jestem cała brązowa, to to się już tak nie rzuca, po prostu zaczęło się to już zlewać ze sobą. Ta buzia stała się taka bardziej jednolita, więc no ja się czuję dużo lepiej bez makijażu. Ogólnie na co dzień się tu nie maluję, tylko jak nagrywam filmy, więc dzisiaj zrobię taki bardzo szybki makijaż i delikatny. Nałożę sobie tylko ten podkład z wakacyjnej kolekcji Belle, która była chyba na początku czerwca. I trochę coś, no po prostu trochę tego podkładu, minimalną ilość tego pudru z tej najnowszej mini kolekcji, był film na kanale, kredkę i żel do brwi, no żel to wykańczam jeszcze ten z Avonu, a kredkę do brwi mam z Lovely, nazywa się Full Precision Brow Pencil, taka bardzo cieniutka, precyzyjna, całkiem spoko, brwi będę mieć już i zostanie mi tuż do rzęs, więc użyję też już, będę kończyć tą maskarę z Belle, bo pokazywałam Wam w denku, że już zużywam, więc takie ostatnie podrygi tych dwóch produktów. No, także teraz szybko się pomaluję, już bez gadania. Okej, i to już wszystko. Jestem gotowa. Włosy sobie jeszcze tylko troszkę ogarnę i lecimy. No dobrze, ostatecznie zostałam przy kucyku, tylko zrobiłam sobie nowy i pokażę Wam. Oczywiście staram się uważać pod nogi, ale staram się tutaj chodzić dużo na boso, bo na boso jest zdrowo. No tylko oczywiście patrzę, czy czasem nie ma tutaj jakiegoś zwierzaka, który chciałby mnie ugryźć, bo już udało mi się raz tutaj prawie nadepnąć na żmiję. Więc no, trzeba uważać, ale chodzę dużo, bo bardzo lubię i właśnie wakacje tutaj na wsi mi się z tym kojarzą, że cały czas na boso latam. No, ale a co do tej żmii, no to była na drodze i tam się nie wiem co wygrzewała, czy co ona tam robiła, nie wiem, ale właśnie wyszłam na ulicę i prawie na nią nadepnęłam. Tak, ale się udało uniknąć tego, więc teraz już jak tam idę, to podwójnie uważam, ale tu po podwórku biegam cały czas na boso, bo bardzo, bardzo lubię, więc... Tutaj możecie zobaczyć, że moja mama piecze chleby. Wcześniej też nagrałam Wam fragment na dworze, jak one w słońcu wyrastały pod przykryciem.
A teraz tutaj zobaczcie, że już się pieką. A jeszcze przed chlebami mama zrobiła bułeczki z jagodami, w sensie no, po prostu jagodzianki. Zobaczcie, jakie piękne. No i też nagrałam Wam fragment, jak one wyglądają upieczone, takie jeszcze zupełnie surowe i w piekarniku, także widzicie, full wypas po prostu. Rodzice byli kilka dni temu na jagodach. I teraz mamy, wczoraj jedliśmy pierogi z jagodami, dzisiaj są jagodzianki, no także same pyszne rzeczy. Dobra, to teraz naszykuję sobie śniadanie, zaraz Wam pokażę jakie. Ale szybko biegnie ten kotek. Cześć! Śniadanie niezależnie od pogody, zawsze jemy tutaj na werandzie. Mamy taki kawałek tutaj ze stołem i zobaczcie tutaj... Z jednej strony jest winogron, rośnie. Normalnie są tutaj owoce, więc jak, nie wiem, może we wrześniu będzie można sobie tu siedzieć, jeść śniadanko, a na deser od razu też winogron prosto z krzaczka. No a moje śniadanie dzisiaj to właśnie jagodzianka, którą zrobiła mama. Tutaj mam też kawkę, ale jak przechylę, to się wyleje, więc już Wam bardziej nie pokazuję. I zabieram się za jedzenie. Adrian ma dwie. I też kawę. To jest chłop, tak? Tak. Chłop musi jeść więcej, wiadomo. Dobra, i jeszcze Wam pokażę, bo tutaj ta cała weranda jest taka, no oczywiście zacieniona, tak? Mamy tu, wiadomo, dach. Natomiast jest tutaj teoretycznie cień, ale jest bardzo ciepło pod tym metalowym dachem. I pokażę Wam zaraz, jaką dzisiaj mamy temperaturę. No proszę bardzo. Jeśli dobrze stąd widzę, to 33 stopnie. 33, 34 może, zależy pod jakim się kątem spojrzy. Także widzicie, to jest w cieniu, tutaj mamy też wszystko zarośnięte. No a temperatura jest bardzo wysoka. Tutaj jest taki mały koteczek, z którym się bawię dzień w dzień. I jest super słodka, ale to jest kocica, która na dachu tej werandy, no na takim strychu tutaj u góry, ma cztery małe kociaczki. Ale jeszcze nie jest chyba ich czas, żeby je wyprowadziła tutaj do nas. Może pewnie już nas tu nie będzie, jak zajdą, szkoda. Ale widziałam je i są super śliczne. No a kocica przychodzi tutaj do nas na jedzenie, bo ona jest taka chudziutka, a żeby takie trzetery kotki wykarmić, to ona daje z siebie wszystko. Nie, kocie? Miau. Po śniadaniu czas na szybki przegląd kwiatków. Najpierw tutaj Wam pokażę. Jakiś trzmiel siedzi, ale się w ogóle nie rusza. Wygląda jakby zasnął. Halo? Obudź się. Nie chce się obudzić, ale chyba żyje. Tu rodzice mają pelargonię, taką czerwoną. A zaraz przy tej werandzie, gdzie jemy śniadania, są takie ładne lilie. Ta bardzo ładnie pachnie, intensywnie. Tutaj taka różowa, ostatnio się rozwinęła. A tutaj są kalie, proszę, biała. Taka ciemna. Tutaj taka szalona, zobaczcie. Te kwiatuszki to są takie mądrale, fioletowe, różowe i białe. Te białe, zobaczcie, od drugiej strony są fioletowe. I to są takie mądrale, że jak słońce zachodzi, to się zwijają. A rano się rozwijają znowu. Tu kolejne kalie. I róże. Kilka tutaj jest krzaczków. Ta jest najładniejsza, chociaż szkoda, że już przekwita, ale zobaczcie, ona jest taka, takie paseczki. Nie ma takiego jednolitego koloru. Bardzo ładna. No i tutaj jeszcze kilka innych róż, ale co chcę Wam pokazać przy okazji, to tutaj, gdzie mamy tą werandę i tam sobie jemy śniadanie, to w tym miejscu, zobaczcie, ten budynek jest taki obrośnięty dzikim winem. Tam są nawet takie tajemnicze drzwiczki, tam można wejść właśnie do kotów, do tych małych kotów, bo kocica to tutaj się wciska na dach, pod dach w sumie, a tamtędy można do nich wejść i zajrzeć. Byliśmy tam dwa razy. No, dają sobie radę, więc na razie nie będziemy przeszkadzać, ale chciałam Wam właśnie pokazać, jak to ładnie wygląda, jak ten budynek jest taki obrośnięty, bo dodawałam kiedyś na Instastory, jak padał deszcz, a dzisiaj mogę też pokazać stąd, jak to wygląda. No i tutaj rodzice mają jeszcze
kawałek ogródka przeróżnego. Tutaj jest taka mieszanka z kwiatami, trochę jakiejś porzeczki, trochę agrestu, no i ogólnie wiecie, wszystko tu jest. Za chwilę Wam jeszcze pokażę drugi ogródek z warzywami, ale tutaj chciałam przyjść, żeby Wam pokazać, że zaraz obok domu mamy takie ogromne drzewo, to jest buk. I on jest tak gigantyczny, że jak się patrzy na mapy satelitarne w Google'ach, to on zasłania tu prawie pół podwórka, ale powiem Wam, że to jest taki mój... to jest zdjęcie, które robię każdego roku tutaj na wakacjach, przyjeżdżam, niezależnie czy przyjadę na 2 miesiące czy na 2 dni, to zawsze robię takie zdjęcie, na którym właśnie widać takie błękitne niebo, no akurat teraz są chmury, ale takie błękitne niebo i te zielone liście z tego wielkiego drzewa. I właściwie każdego roku dodaję coś takiego na Instastory, bo to jest taki widok, który mi się bardzo z wakacjami kojarzy. No i zobaczcie, to drzewo jest naprawdę gigantyczne i już stare. No a kontynuując temat kwiatów, to tutaj z drugiej strony jest jeszcze taka kalia. Tutaj, o, jeszcze jedna ciemna. No i tutaj widzicie, to jest to, co Wam mówiłam, że jest obrośnięte. Tam za tym jest termometr, który Wam pokazywałam. I tam dalej ten dach obrośnięty. Z drugiej strony. A tutaj, obok, moi rodzice mają kurczaki. Teraz już tylko 4. Ale ten kogut dzień w dzień daje czadu z pianiem. Dzisiaj piał już chyba z 5 razy. I nawet nagrałam dla Was fragment, jak pieje, więc wkleję Wam. A tutaj kwiatki, które muszę nagrać sama dla siebie, nawet na pamiątkę. To jest maciejka i to jest najbardziej niesamowity kwiatek, jaki odkryłam w te wakacje. Bo zobaczcie, że teraz to wygląda po prostu jak... No po prostu okropnie. No wygląda to, jakby wszystko padło, umarło i no porażka. Natomiast to jest ten następny mądry kwiatuszek, który wieczorem, jak już robi się chłodniej i się go podleje, rozwija się. I ma tak piękny zapach, po prostu jak jakieś piękne, najładniejsze perfumy. I właśnie jak rodzice podlewają tutaj te rośliny i on dostanie trochę tej wody, to ja nie mogę się nawąchać. I bardzo często tu przychodzę, żeby się tym zapachem nacieszyć. Więc taki niepozorny, zobaczcie, to jest pozwijane wszystko, nie wygląda ładnie. Ale wieczorem jak się podleje, to pachnie przepięknie. I zaraz obok są pomidorki. Nie wiem, czy to są koktajlowe, czy zwykłe. Bo powiem Wam, że moje rodzice mają tyle tego, że czasem można się już pogubić. Tutaj malinka jedna. No a tu właśnie jedne pomidory rosną. Tutaj nasza stodoła z tych pięknych desek. Kiedyś jeden film chciałam właśnie na jej tle nagrać. Natomiast właśnie od tej strony, gdzie są takie piękne brązowe deski, cały dzień świeci słońce, więc bym się ugotowała w tym słońcu. Ale ładnie wygląda. Także tak tylko chciałam pokazać. No i te pomidory. Tutaj rodzice mają kolejne winogrona. Te są tutaj już od kilku lat, tamte trochę krócej. A zaraz obok, zobaczcie, pomidorki. Stąd już kilka razy były zrywane, więc widzicie, jak ładnie sobie rosną. No i jak tutaj sobie wyjdziemy za... My zawsze to nazywamy za stodołę, no bo jakby za ogrodzenie tylnią furtką, to z tyłu moi rodzice mają dosyć spory kawałek takiego ogródka z warzywami. No i tutaj zobaczcie, tam jest fasola. Ja w ogóle film z Bel nagrywałam tutaj na tej ścianie, bo tutaj jest cień w ciągu dnia. Więc tam jest fasola, tutaj są ziemniaki. Co dalej? Tutaj jest marchewka, cebula, duży rośnie też koperek pomiędzy tym wszystkim. W skrzyni zobaczcie. Pory są, też cebula, seler naciowy, seler taki, wiecie, z wgłówkach. Jest tutaj też papryka pomiędzy tym wszystkim. Jakieś tam pojedyncze krzaczki. Właśnie tutaj fasolka i zobaczcie, to jest taka ciemna. O, zobaczcie, taki ma kolor, a jak się ją ugotuje, to się robi zielona. Serio, serio, nie żartuję. Więc fasolka. Tutaj na dole są buraczki.
Tutaj kiedyś był taki namiot, ale już się zniszczył. W każdym razie w środku są ogórki, które już jedliśmy. Tutaj jest kapusta. No i tutaj jeszcze więcej pomidorów. A tu możecie zobaczyć drugi rodzaj fasolki. Ta już rośnie zielona na krzaczku. No zobaczcie, jaka mała fasolka jest urocza, jaka jest jeszcze, jak jest jeszcze taka malusieńka. To patrzcie, jaki to jest słodziak, po prostu takie malutkie przecineczki. No, ale niedługo na pewno wyrośnie. No i tutaj kalarepa, którą ze sobą zabieram, jak będziemy wyjeżdżać, bo bardzo lubię taką surową jeść, tylko wystarczy obrać i jest pyszna. I tutaj jest ogrodzone oczywiście, żeby jakieś tam dziki czy inne zwierzaki leśne nie przechodziły, bo się tu kręcą i chętnie na pewno by objadły te warzywa. Dlatego jest ogrodzone i właśnie po jednej i po drugiej stronie ogrodzenia są drzewa owocowe, przeróżne. No a przez środek mamy różne warzywa uprawiane. No i tak jak Wam tu mówiłam, są pomidory, kapusta i ogórki. Tutaj w takiej skrzyni są buraczki. Następne ogrodzenie. Tym razem to są borówki amerykańskie, ale musieli rodzice to zrobić, ponieważ ptaki przylatywały i już chciały zjadać nam tą borówkę, więc trzeba było ją ogrodzić, żeby, no żeby ptaki nie zjadły wszystkiego, ale zobaczcie, że już dojrzewa. Tak Wam na razie przez dziurkę pokażę. I już na samym końcu, zaraz za tą borówką, rodzice mają następną porcję ziemniaków i dynie. I zobaczcie, dzisiaj jest taki upał, że liście po prostu poopadały. Oczywiście wieczorem, jak się trochę ochłodzi, to się podniesie. Rodzice będą też podlewać, ale spójrzcie, no po prostu ten upał wykańcza te rośliny. No i tyle. Tam dalej już jest kawałek jeszcze takiego pustego pola i las. Więc to już wszystko, jeśli chodzi o te warzywka, które chciałam Wam pokazać. A tu zobaczcie, kocica na kafelkach się chłodzi, bo jest taki upał. Idzie ona jeszcze w tym futrze. Pewnie się gotuje, więc na kafelkach trochę odpoczywa. I śliczne. Siedzimy sobie teraz na leżakach i właśnie tak spędzam czas tutaj, jak nie nagrywam filmu albo nie montuję filmu, więc wtedy po prostu siedzę w domku i na laptopie działam. No a jeżeli tego nie robię, to właśnie tak zazwyczaj spędzam czas po śniadaniu, czyli siadam na leżak i czytam książkę. Ja akurat na telefonie, na aplikacji Empik Go, bo zabrałam tylko jedną papierową książkę, którą już dawno przeczytałam, więc całe szczęście, że mam tą apkę z Empika i tutaj książki się nie kończą. Spięłam już włosy do góry, bo powiem Wam, że jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. Aha, jeszcze mam następną kawkę. No i tak jak mówię, jest bardzo gorąco. Ale już dzisiaj zapowiadali, że ma być, dostaliśmy ten alert RCB, że ma być burza, grad. No i właśnie nie ma dzisiaj takiego ostrego słońca, cały czas słońce jest za chmurami, a mimo wszystko jest bardzo gorąco. Pokażę Wam, jakie niebo dzisiaj. O, widzicie? Same chmury. Gdzieniegdzie tylko są jakieś tam małe przerwy, ale ogólnie no słońce rzadko się pojawia takie, tak bezpośrednio tutaj. A mimo wszystko jest tak gorąco, wiatru praktycznie nie ma i nie ma czym oddychać. Także na wieczór trzeba się szykować na jakąś burzę, a ja się boję. Zobaczcie, chleb już się upiekł. Tak wygląda. Trzy bochenki, bardzo ładne, a ja zaraz będę próbować. Adiś, ty już jadłeś, nie? Tak jest. No i co, dobry? Pyszny. Powoli zaczyna się psuć pogoda, już spadło 5 kropel na nas, także pewnie wkrótce będzie jeszcze mocniejszy deszcz i burza, dlatego teraz zabieramy się szybko za zbieranie borówki, żeby też no, od jakiegoś tam silnego deszczu czy wiatru sama nie pospadała na ziemię, żeby się nie zmarnowała, także ja zaczynam zbierać. Kot idzie mi pomóc. Kciś. Miau. Miau. Zbieraj też, dobra? Te fioletowe tylko, takie ciemne. Chodź, pomożesz.
Zobaczcie, tam kocica coś jadła, upolowała przed chwilą. A my właśnie skończyliśmy zbierać takie duże wiadereczko, jak się robak tu idzie. Zobaczcie, tyle tej borówki. Duże wiaderko. No i co, kocie? Co zjadłaś? Jaszczurkę? Tak, proszę bardzo. Wracam do Was już znacznie później, bo tutaj czas leci bardzo szybko. I tak, co Wam ostatnio pokazywałam, to tą borówkę. Aha, no i wtedy się zbierało na deszcz. No i rzeczywiście zaczęło padać, my zdążyliśmy zjeść obiad. I po tym obiedzie troszeczkę popadało, ale końca deszczu już nie widziałam, bo zrobiłam się tak senna, że poszłam na drzemkę. I spałam chyba z godzinkę. I teraz jest już gdzieś tak koło 19:00. Ale żeby troszeczkę dzisiaj się jeszcze poruszać, to pogramy zaraz w badmintona. Ja bardzo lubię i to też mi się kojarzy z dzieciństwem i z wakacjami tutaj, bo tutaj bardzo często grałam i w badmintona i skakałam na skakance. I też w ogóle w tym roku, jak tu byłam na wyjeździe, to zamówiłam sobie na Allegro właśnie skakankę i kilka razy już używałam i zabieram ją ze sobą, bo to jest mała rzecz, w sensie zajmuje mało miejsca, więc w walizce na wszystkie wyjazdy mi się zmieści. Więc wiecie, wracam do takich przyjemności z wakacji, po prostu z dzieciństwa niemal. Więc skakanka i teraz zagramy sobie w badmintona, więc tyle. Aha, no i zrobię sobie kawę znowu, bo mówię Wam, jestem jakaś taka nieprzytomna. No i co? I alert RCB był, że będą po prostu jakieś takie nagłe burze, grad i tak dalej, a popadało tutaj u nas dosłownie, nie wiem, z 10 minut i tyle. No, ale za to plus jest taki, że jest zdecydowanie chłodniej, jest tak, zrobić tak rzeźko, więc przyjemnie. I dobra, nie przeciągam. Idę po kompana do gry i troszeczkę się poruszamy. Ustawiłam sobie kamerę, żeby Wam pokazać, jak gramy. A tu backstage jest dużo ciekawszy, więc najpierw to Wam pokażę. Zobaczcie. Zaraz za kamerą operatorka. Kocie, będziesz tu pilnować, co? Tylko się nie ocieraj o aparat, bo nie będzie nic widać. No a obok mama przyniosła fasolkę z krzaczka. No i ta kalarepa, o której Wam mówiłam, że czekam na nią. Będę mogła sobie już zabrać jutro, bo jutro już jedziemy. No i koci operator. W tym roku nawet kupiłam nowy sprzęt, bo tak to mieliśmy. W sumie nadal mamy tamte stare paletki i one były już takie zużyte. Czasem tam były problemy z nimi. A w tym roku, patrzcie, nowe, porządne, mam nadzieję. Tu lotki. No, teraz już nie będzie można narzekać, że ktoś ma gorszą paletkę. I dlatego przegrywa, więc zobaczymy. Będzie rozgrywka mistrzów. Najpierw się rozgrzejemy, bo po rocznej przerwie musimy się wkręcić, a potem zobaczycie. Po prostu. Moglibyśmy, Adrian, iść na jakąś olimpiadę. Dobra, gotowy? Tak jest. No, to zaczynamy. Jaskółka. Nie da się zjeść. Chcę łapać. A nie, nie. Myślałam, że ten. Myślałam, że będzie łapać. Ogólnie jak lata ta lotka, to jest zainteresowana. Mhm. Ale jak spadnie na ziemię, to niekoniecznie. Gramy tak gramy i mi się przypomniało, bo zerknęłam w bok. Przypomniało mi się, że mówiłam Wam o tych kwiatkach, o tej maciejce. Co prawda tata podlewa jeszcze tam warzywa w ogródku z tyłu, a nie podlewał tutaj jeszcze, ale padał ten deszcz, co Wam wspominałam chwilkę. I zobaczcie, te kwiatki, które w ciągu dnia wyglądały na po prostu no już zeschnięte śmieci, to tak wyglądają wieczorem, kiedy spadło trochę deszczu. Także normalnie odżyły. Proszę bardzo, nie są wcale zeschnięte, bo wcześniej wyglądały dosłownie
no jak martwe. I ten zapach, no jest niesamowity. Dla mnie pachną naprawdę jak, no takie cudowne perfumy. Taki słodki jest ten zapach, bardzo ładny. Te kwiatki są takie małe, niepozorne, a pachną bardzo intensywnie i przepięknie. Także jak kiedyś będziecie mieć okazję, to polecam powąchać, podejść do nich, bo pachną bosko, naprawdę. Cześć, witam Was w niedzielę, jest już następny dzień. Wczoraj po naszym graniu właściwie nic się nie działo. Wykąpaliśmy się i oglądaliśmy jak zawsze wieczorem z moim tatą tutaj jakieś CSI, kryminalne zagadki. I tu zależy co wypadnie, czasem Miami, Nowy Jork, Las Vegas, albo czasem jeszcze oglądamy NCIS, zależy co jest po prostu w telewizji. W każdym razie wczoraj już się nic nie działo, wieje wiatr, więc możliwe, że będzie nam tutaj przeszkadzać, ale poza tym już się nic nie działo. Dzisiaj jest niedziela, dzisiaj niestety wracamy już do domu. Smutno mi, no ale musimy już. I co? Ogarnęłam się. Na śniadanie zrobiłam pizzę. A nie wiem ile jej tam zostało, ale może Wam jeszcze pokażę jak wygląda. I teraz rodzice już zrobili obiad, więc tutaj sporo czasu kręci się dookoła jedzenia. I no cóż. Niedługo będziemy się pewnie zbierać. Nie mam w ogóle na to ochoty. Wakacje. Czuję się dosłownie jakbym miała, nie wiem, 12 lat i wracała do szkoły we wrześniu. Ale cóż, no niestety musimy już jechać. A w dłoni trzymam... Aha, malowałam się. I w dłoni trzymam te dwa kosmetyki, które już też Wam pokazywałam w Denku. Ale mówiłam, że jeszcze kilka razy ich użyję. No i właśnie planowałam ich używać do końca tego wyjazdu. Więc teraz lecą już do śmieci. A my idziemy właśnie na obiad, także postaram się nagrać i pizzę, i może ten obiad, bo na pewno jest rosół. My już jesteśmy po obiedzie. Zobaczcie, jaka ładna pogoda dzisiaj. Wypogodziło się. Pięknie jest. No i jako, że po obiedzie, no to czas na deser. U nas dzisiaj lody, które my nazywamy kamyczkami. One są sprzedawane u nas pod kościołem. Chyba nie w każdą niedzielę tam ktoś stoi, ale na pewno jak jest odpust, to one są. I to są takie lody waniliowe, śmietankowe, waniliowe, sama nie wiem. Chyba waniliowe. No, w takim wafelku. I one są przepyszne, od dzieciństwa je pamiętam. I powiem Wam, że to jest taki właśnie smak wakacji od zawsze tutaj. Pyszne, w ogóle bardzo proste te lody. Teraz już kosztują 5,50, a pamiętam jak były kiedyś za 2,50. W każdym razie mega, mega wspomnienie. No i na deser teraz sobie jemy. One mają takie logo z pingwinem. Może ktoś z Was też u siebie takie jadł, może u Was też są takie sprzedawane. Dajcie znać, czy kojarzycie takie lody. No on mi się już rozpuszcza, bo ja tu gadam zamiast go jeść. W każdym razie pyszne są te lody. No, także przyjemnie ten ostatni dzień w takim słoneczku z lodem. Okej, jesteśmy już spakowani. Za chwilę będziemy wyjeżdżać, także ja będę kończyć film. Tutaj jeszcze tylko Wam pokażę, jak wygląda tutaj ulica. W jedną stronę zero samochodów, w drugą stronę zero samochodów. I tutaj w ciągu dnia to przejeżdża... No czasem nic nie przejeżdża. Czasem przejedzie jakieś jedno auto. No, także... No, jak w sumie jak jest taki środek tygodnia, no to czasem ktoś przejedzie, jak jedzie do pracy, ale raczej tak maksymalnie 2-3 auta, więc tutaj jest cisza i spokój, jest bosko, no ale niestety wakacje się kończą, więc zbieramy się i tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie dla mnie fajną pamiątką, a my już jedziemy, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia już w kolejnych filmach, w dalszej części tego lata, zobaczymy co czas przyniesie. Także dzięki wielkie, do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa!